Pamiętaj, wykonując jakąkolwiek czynność z tego poradnika, możesz uszkodzić swój telefon, więc robisz to na własną odpowiedzialność. Aby podkręcić procesor, telefon musi być zrutowany. Na początek zrzucamy na kartę pamięci dwa pliki, moduł oraz aplikację setcpu. Możecie to zrobić normalnie poprzez połączenie USB, jednak ja pokażę Wam drugi sposób. Jeśli komputer i telefon są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, uruchamiamy w telefonie program Wi-Fi File Transfer i aktywujemy serwer. Na komputerze do przeglądarki przepisujemy adres wyświetlony na ekranie komórki. U mnie to 192.168.1.100.2.8888. Wyświetli nam się zawartość karty pamięci. W celu przesłania na kartę klikamy Upload, wybieramy z komputera plik x8oc.ko i klikamy Upload. Przesyłając aplikację klikamy Install, zaznaczamy plik setcpu z rozszerzeniem APK i wybieramy Install. Na ekranie telefonu od razu odpali się instalacja. Zatwierdzamy Install. Po instalacji klikamy Gotowe. Możemy już deaktywować transfer plików. Uruchamiamy program Root Explorer. Na samym początku stworzymy kopię zapasową modułu. Przechodzimy do katalogu System, Lib, na samym dole katalog Modul. Znajdujemy plik x8oc.ko. Przytrzymujemy na nim dłużej i z listy wybieramy Kopiuj. Wracamy i wklejamy plik do jakiegoś folderu na karcie pamięci. Ja wkleję go do tego samego co kopia zapasowa, czyli SD Card, X-Recovery, Backup. Następnie musimy wgrać nowy moduł, ten który zgraliśmy z komputera. Znajduje się on w katalogu SD Card. Kopiujemy go i znowu przechodzimy do System, Lib, Modul. Teraz ważne, żebyśmy zmienili tryb na odczyt zapis. Klikamy na przycisk w prawym górnym rogu Mount RW. W tym katalogu wklejamy oraz potwierdzamy, że chcemy go podmienić. Następnie cofamy i wchodzimy do katalogu System ETC. Znajdujemy plik hwconfig.sh, przytrzymujemy na nim dłużej. Z listy wybieramy Open in Text Editor. W tym pliku musimy ręcznie dodać jedną linijkę tekstu. insmod spacja / system / lib / moduls / x8oc.ko spacja hash spacja x8 spacja overclock. Po wpisaniu wybiera się klawisz menu, pierwszy od lewej i opcja Save Changes. Teraz automatycznie zapisze nam się kopia zapasowa tego pliku z końcówką back w nazwie. Wychodzimy do pulpitu i uruchamiamy ponownie telefon. Po włączeniu telefonu uruchamiamy aplikację setcpu, zezwalamy superuserowi i teraz suwakiem ustawiamy maksymalną oraz minimalną częstotliwość taktowania procesora. Standardowo jest to 600 MHz, ja ustawiłem 729. Uwaga! Gdy przedobrzycie z MHz, po uruchomieniu bardziej zaawansowanej aplikacji zaliczycie restart fona. W samym programie znajdziecie jeszcze profile, na przykład możecie ustawić, gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%, to procesor obniży swoje taktowanie w celu wydłużenia pracy baterii. Jeśli chcecie sprawdzić, czy podkręcenie procesora dało jakieś rezultaty, możecie odpalić jakiś prosty benchmark, na przykład Quadranta, do pobrania z Android Marketu. W moim przypadku po zmianie ROMu oraz podkręceniu procesora wydajność wzrosła z 400 punktów do ponad 900. Czyli ponad dwukrotnie, o ile ten benchmark daje jakieś rzeczywiste rezultaty.